W szachach mamy coś takiego jak wściekła wieża. Chcesz wiedzieć co to jest? Oglądaj dalej. W tej pozycji Magnus Carlsen grał kolorem czarnym i jego król oraz pionki nie mają się jak ruszać, ponieważ wieża odcina tego króla. Dlatego w tej pozycji zdecydował on się poświęcić swoją wieżę i jak przeciwnik by ją zbił no to mamy pata i partia kończy się remisem. Dlatego przeciwnik uciekał i tutaj wieża h1 znowu nie możemy tego zbić. Król f2, wieża f1, król e3 i jeśli teraz Magnus Carlsen zagrałby tutaj i zagrał tu, to okazuje się, że ta pozycja jest remisowa, ponieważ przeciwnik nie może tego zbić, ponieważ grozi pat. Natomiast jeżeli przeciwnik by tutaj odchodził, to gramy w ten sposób, przeciwnik musi to zbić i partia kończy się remisem.